Halo, halo, witam. I Mr. Hunter Bricht. Jej! Dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie ostro z fabułkami. Będzie dziwnie, będzie śmiesznie. I ja mam dla was takie małe wyzwanie. Na pewno nie wbijecie tutaj 10 łapek w górę. Na pewno, ja jestem kurwa pewny. Ja jestem tak pewny, że wy nie wbijecie tutaj 10 łapek w górę, że aż mogę sekund. No dobra, palce sobie nie postawię, nieważne. Ale tak, wczoraj był odcineczek oczywiście u Werteza, dlatego was zapraszam oczywiście. Nie, jakie wczoraj, kurwa? Nie, nie będzie wczoraj. Nie będzie wczoraj. Wróć. Parę dni temu, w sobotę, u Werteza był odcinek. Ogólnie do poprzedniego odcinka macie linkacza, więc myślę, że i tak znajdziecie, nie będzie żadnego problemu. I nieważne. Tak czy siak lecimy. Bierzemy sobie tutaj normal maps, bierzemy sobie tutaj, gdzie to kuźwa jest, salon. I zaraz zobaczycie, o co mniej więcej będzie chodziło. Zobaczymy, jak to będzie. Ja biorę Mr. Pana z teczuszką. Ja biorę babcię. Jak ogólnie plan jest taki, że jestem z babcią Genią na randce. Tutaj mamy naszego insekta, który sobie po prostu lata. A tutaj mamy panie barmani. Co to kuźwa? Latająca biebiórko, nie, biedronko homar. Ze skrzydła, nie wiem co to jest. Dobra. Panie co to panie barmanie, proszę o spokój. Proszę barmanie, proszę dobry. Się uspokoić, bo ja przyszedłem tutaj na randkę z panią Genią i no. A to ekran, proszę tutaj to pożywać, ja bo to cholera pewnie jest. Ja tu czyszczę, masz na ryjec. Jam jest pan dyrygent. No jak się, kuźwa, do młodej... No, próbujesz się kurde, do barmana? Nie młodej, ale jak się pan do damy, kurde, zwracasz? Proszę, napij się, napij się, bo gwiazdo żyje. O, daj. Proszę. Ja, dobre było, dobre. Ej, teraz, czemu mi demolujesz bar? Klepy na ryj? Przepraszam bardzo. Bo jesteś panie grzeczny, cicho, bo ja tu mam ważne pytanie teraz. To... Czy dla biedronki coś jest? Insekt, kuźwa. Czekaj, papa, po dupie. Czemu bijesz moje zwierzątko? Bo mnie zdenerwował, ja tu mam ważne pytanie do... Myślisz, że skąd to piwo bierzemy? On cię odlewa i jest piwo. No. Uuu, ja tu przychodzę. Halo? Nie, dobra. Dasz radę, jesteś samcem alfa. Gieniu? Tak? Muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. Zmieniałam dzisiaj podpaski. Fuck. Nie to, spokojnie. Spotykamy się już jakieś dwa dni. O, czasu! Tak, ja się chciałem zapytać, czy ustawimy sobie związek na Facebooku. Co? Mam coś romantycznego. Dym. Ale się kurwa postarał z tym romantyzmem! Co ty sobie wyobrażasz, że to... Stasiek, jak ty wyobrażasz, co to... Jak Eustachy by zobaczył mojego... MJU, czy przynieś ci piwo? Bydlaka śmierdziela tutaj takiego! Nie ma! Laj tutaj. Ty myślisz, że to tak można tak... Halo, gdzie to uciekło? O, halo, widzę. Dlaczego muzyki nie ma? Ty mi to miotłem w dupę wsadzisz, co? Ale ja myślałem... Przestawiliście fortepian panu pianinie! No i dobra, gra na ostatnich klawiszach, starczy mu! Ale Gieniu, to nie tak jak myślisz, ja myślałem, że skoro już tak spędziliśmy takie jeden, drugi dzień ze sobą i się nie pozabijaliśmy, to może... O cholera, coś mi urządziło w dupsko! Spokojnie, to a tylko ja... A śliwki wyszły na cały... Spokojnie, nic się nie stało, ja cię klepnąłem tylko w dupę, znaczy w sensie nie, ja... Co? Wcale nie... nie. Panie! Trzymaj pan ty miotę, bo upierdolnie zaraz, no! O, coś mam! Ktoś mnie teraz dupnął. To jest nasza specjalna nalewka, no tak. Nazywa się, jak cię pierdolnie, to cię odstrzeli. Oj! Aż zaczniesz znikać! Nawet dwie tutaj podaliśmy, proszę bardzo. A tego pana co się poskładało? Halo? Ja muszę się napić. Panie, wyciś mi pan tą butelkę, dobre? Ja to po prostu nie mogę. Czemu ty ją rzucasz? Wziokej! Czekaj. Ziemi dobra, dezinfekcja na ziemi. Przełóżmy to na później. Ja się zauroczyłam w tym robaku. Jak on jest? Nie! Ja jestem robak. Nie! Nie! Nie mam pojęcia, jakim cudem... O nie! Zabiłaś naszą maszynkę do piwa. Stary, ale ja nie mam pojęcia, jakim cudem ja nagle miałem ten miotacz w ręce po prostu. Nagle mi wyskoczył w rękach po prostu. Nic nie robiłem. Stałem sobie przy barze grzecznie, czekałem sobie na drinka. To od twoich uczuć do pani Genii. Ty mogłem powiedzieć, Geniu, rozpaliłeś mnie kuźma totalnie, nie? Jak Geniu, miotacz ognia. Ale tak gorące, jak ten miotacz płomieni. Nawet nie pozwoliliście dać sobie do spróbowania nowego przysmaku naszego lokalu.
No stary, ja wypiłem i piznąłem tę butelkę. Ale nie chcesz, właśnie ja nie, bo ja dopiero co, tuż przed miotaczem pobrałem ostatnie soki z pani Genonowefy. Z pewnej części ciała i to byłby nowy przysmak. Ale no nie pozwoliłeś, no. Nie. O Boże, dobra. Stop, kolejny scenariusz. Kolejny scenariusz będzie bardziej chory i mniej chory. W sumie chyba nawet mniej chory od tego, jak tak naprawdę patrzę. Ogólnie będzie to motyw z Piły i zaraz zobaczycie, o co chodzi. Bierzemy sobie tutaj horror mapkę. I bierzemy sobie tutaj, please wait, dobrze. A, nie można my custom insect. Dobra, myślę, no to bierze w takim razie, myślę, osy chyba. Osy. Bo osy są takie wolniejsze. No to osy, no. Ty jesteś człowiekiem. Tak. To ja sobie biorę teczuszkę na przykład. Tak, na możesz wziąć teczuszkę. No. I ogólnie, human placing traps, please teraz wait. Teraz musisz ustawić trapy. Ostatnio teraz było też aż tyle czasu? Hunter tak. Przyszykowuje nam ale jakie, pokój jakie zagłady. Ale jakie pułapki są? No masz tam, możesz wybierać. Scrollem sobie tam wybierasz, czy tam guzikami, nie pamiętam. O! I wtedy tak, ustawiasz. I ogólnie teraz mamy przerąbane, bo Hunter sobie tam ustawia pułapki. I motyw jest taki, że on jest takim, wiecie, psychopatą, tak jak to masz było jeszcze w minutę. Filmie normalnie. A my jesteśmy, kurde, takimi insektami i musimy jakkolwiek dojść do mety, jeżeli to jest w ogóle możliwe, albo po prostu przeżyć jak najdłużej. Co tak. Też nie wiem, czy jest możliwe. No ale plan był troszkę inny, bo mieliśmy grać customami. Tak, customy nam zablokowali, no to trudno, bo myślałem, że będziemy takimi ładnymi insektami, no to niestety nie pykło. Ale spoko, to się ogarnie w jakimś innej mapce. Nieważne. Ja wziąłem sobie w sumie muchę muchę chyba z tego. Ja co nie wiem, co ja robię. Tylko nie stawiaj za dużo, bo ja na początku to ja stawiałem tyle pułapek, że sam nie wiedziałem, o co chodzi, a potem się ruszyć nie mogłem. Aha, to za późno już. Znaczy w sumie. Dobrze, bo to ma być motyw z Piły, więc w sumie tam się nie dało, kurde, bez uszczepku na zdrowiu przejść czegokolwiek. A teraz zagrajmy w grę. Także zobaczymy się za kilka sekund. Dobra. Okej. Panie, gdzie wy jesteśmy? Halo, gdzie wy jesteśmy? Teraz w tym momencie musicie przejść grę. Łow, pipę. Wy wygracie. A, tu laser był. O, proszę, tu laser był. Holy shit. Czy uda wam się przeżyć? Uwaga na miny lądowe. Oh shit. Shit. Oh shit. Wow. Nie! W ostatniej chwili na wiatraku. Yes, jadę na Okay. Try to reach the end of level. Ja go nie widzę. Ja go nie widzę. Bo my go nie widzimy, bo on jest tak za ścianą taką. No nie, halo, serio? A, to ja mogę jeszcze naciskać. Tak, możesz naciskać tam. Pozwalamy. Daj go. Gdzie wy jesteście? Halo! To chyba już będzie. No nie! Bo ja nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Halo! Ja ginę na najprostszych pułapkach. Jesteś Andrzejem. Jest! Udało mi się! O! Pierdolę, dam radę. A ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale okej, dobra. Musiałeś teraz tam naciskać te push do batony. Tak, musisz naciskać guziki. Dobra, to spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Musisz sobie tak poustawiać fajnie pułapki, tak żeby właśnie te TNT-ki czy coś, żeby w momencie, kiedy gdzieś tam przechodzimy, naciskać kurwa to i giniemy wtedy, nie? Dobra. Weźmy jeszcze to raz. Co, znowu kamper ustawię, tak? Bo nam szybko to poszło. A ja bym sobie wziął w sumie może pająka? No to spróbuj. Wezmę na pewno jest ciężej. Na pewno jest pająkiem jest właśnie ciężej, bo to trzeba właśnie tak bardziej skakać i w ogóle. Ja się już nie boję pająków. Wczoraj chciałem kuźwa jednego zatłuc w moim pokoju palcem. To mi menda spierdzieliła. Powiedziałem mu, że go znajdę kuźwa i go zabiję. Wszystkie nogi mu z dupy powyrywam. Ale gdzieś się kurde menda schowała, no. Także a może ucieka, bo się przestraszyła. Dobra, chcecie to będziecie mieli. Szczerze to teraz się zacząłem bać. Teraz będzie. Powiedzmy o, tak. Proszę was. O ciep, ojoj. Ja dajcie, chyba trochę przesadziłem. Dajcie Hunterowi zabawki. A, psik! Na zdrówko! A, dziękuję. Szczera prawda, dokładnie tak. Dajcie Hunterowi zabawki, to będzie grubo. Jak tego słucham po prostu, to sobie wyobrażam sobie już, jak wygląda ten pokój po prostu. Tam nie wiem, czy tam się będzie w stanie ruszyć w ogóle ktokolwiek. Ja to się ja śmieję, to powiem, znaczy, tak. Grubo. O, to tutaj będzie masakra. Damy. To... W wolnej chwili zostawcie łapkę. Jeszcze utrudnienie małe. O, dobre. Myślę, że nic nie usłyszeli. Tutaj myślę. Łapkę w górę zostawcie w wolnej chwili.
Tak, zostawcie łapeczki w górę, a tu zrobimy takie ociep... Dawaj, dawaj, 5 sekund! Zaraz będzie w komentarzach, nie drzyj się, Luju! Ale dobra, mogę. Tyle ile zdążyłem, tyle mogłem postawić. Dobra, gram zarobi się pięknym pająkiem. Ja no to... What? Fuck! Zapraszam! Co? Halo? Halo, tu się... Nie. Zapraszam dalej. Albo halo, albo sralo. Nie wyszło. Fajne. Nie wyszło. Prawie. Ui! Kabum! Nie wyszło. Nie, naciąłem się na ten, na kurwa te, no, no, kurde, kopane, no. Kurde! Hunter, skup się na kimś, kto kurde nagrywa. Ale ty jesteś za daleko! No właśnie, zabij go, zabij go! Ej, sam się zabiłem. Ej, nie da się pająkiem przejść przez te kuźwa do powrotki zagłady. To potem jak zobaczysz jeszcze gorzej będzie. Zagłady. Fuck my life. Jak ja tam dojdę w ogóle, to będzie kuźwa cud, no. Bo to za szybkie. A, no znowu mnie przecięło. Nie! Wypindalaj! Kardy! Wypindalaj! Nie! 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 Serio! Tak daleko już byłem! No nie da się tego. Byłeś przejść, daleko, ale zwaliłeś ją. Nie zwaliłem, tylko mnie zabił dynamitami. Kuźwa. Stary, naprawdę nie da się tego pająkiem tu przejść. Po raz kolejny. Jest, udało się wreszcie, po raz pierwszy, dobra. No. Kurde, no nie trafiłem. Halo! No nie! Jak się zwalisz, to se kopniesz. Znowu od początku, kuźwa. Gdzie on jest? Nie ma, tak. Dobra. Lecę bez zatrzymywania się. Fuck my life, kuźwa, mam 8 nuki, co mi z tego, kuźwa, jak jestem inwalidą? O nie, przebiegł! Przeżył to! Mordę kopany. Biegnę dalej. O, i wygrał. Co? Oj, no, wygrał? A, dobra, wygrał. No to, stary, ja nie mogłem przejść przez te, kuźwa, pierdzielone śmigła. Bo pająk jest tak wolny, że no, nie idzie go, kurde, wycelować tam. Ja pierdzielę, no to po da prostu. Się, da się, jak to wtedy nam narobiłeś, to kurde, to był hardcore. No, no wiem, no, no trochę przesadziłem wtedy. Trochę, tak, troszeczkę. Dobra, teraz dajemy tak, dajemy mapę tego Subwaya całego. I czekaj, jak to miało być? Z tymi grajkami, tak? Tak, ja mogę być grajkiem. Dobra, to no ja dobra. Będę w takim razie, czekaj, to ja będę... Tylko ja jak będę... Się a kto tam miał być że grajkowie to są insekty? Ktoś miał ze sobą chyba gadać. Tak, bo to miał być wtedy to z tą genią, tylko tu miało być inaczej. Dobra, to weźmy to tak. To ja biorę myszę w takim razie, będę jako grajek. Dobra, to ja biorę babcię w takim razie. To bierz... Aha. Random phantom... Ale nikt nie jest, nie jesteś jedynym człowiekiem. Chyba. Ja jestem jedynym? Tak. Będzie się modliła, to... O, czekaj, ja siedzę w tramwaju, o tu jakaś książka jest, to jest Biblia, czekaj. Ale to chodźcie wszystkie insekty w jeden ten, w jedno miejsce. Dobra, idę do insektów, idę tam jednego widzę. Chodź. O, i ja się... Dobra. Dobra. Ja nie rzuciłam dzisiaj na tacę, tyle uwaga, nie powinnam. Pany, wchodzimy i zgarniamy dzisiaj dużo szmalu, bardzo dużo dobra, szmalu. Dobra, chodź. Zamknąć się, kuźwa, ja tu się modlę. Uwaga. Ore, ore, siabada, bajore, ore, ore, siabada, bajore. Pani kierowniczko, kochana. Zajmijcie ją, ja zawijam portfel. Wiesz portfel! Pani kierowniczko. Wiesz ten portfel. Pani kierowniczko, kochana. Gryź ją, kolego, gryź ją po dupie. Gryź ją po... Czekajcie, ja zobaczę. Koledzy, jak coś mam... Pani kierowniczko, kochana. Patrz, na górze jest. Mam amarenę. 5 złotych na biurze. O, zawinąłem torebkę. Mam amarenę na wieczór. Pani kierowniczko, mam torebkę. Pani kierowniczko, 5 złotych na biedne dzieci potrzeba. No, mi wciąż się też coś będzie. Złotą torebkę. O, cię upierdziele. Patrz, ej, ale kolego, patrz, amarenę mamy i walizkę całą. O, to dobre, wiecie, wiemy. Patrz tu. Nieee! Halo! Dlaczego szczur nie może skakać? Czemu mucha nie może gryźć? Niech! Idź się pomodlić, ty, a nie! Kurde! Widziałem jedną, chodź, ja mam torebkę. O, patrz, patrz! Ta warenta przyszła. Ej, torebkę drugą mam, trzecią torebkę mam! Waliska, halo! Tu na górę, weź, patrz! Ty, musi podpierdzielić, podpierdzielamy ten aparat, dajemy go... Na ziemi już! Nie ma, aparat na ziemi! Nie będzie kradzenia, czy gryzaniu jeden. Panowie, padłem, potrzebuję wsparcia! Hilfe!
Ale cię pilnuje. Tak, ona cię pilnuje, ale cię teraz nie odpuści. Urządzimy ci prawdziwe cygańskie wesele. Znaczy nie powie. Poszła stąd, ty cholero? Gdzie wy kurwa jesteś? Gdzie ta torebka? Halo? O, tu jesteś! Widać jak kuźwa! Kurde! Panowie, umieram! Kurde! Ostatnie moje trudnienie! Jaj! Chciałem ci już pomóc, ale... Ajajajaj! Nie! Nie kucaj! Boże, nie kucaj! Nie kucaj, bo cię widziałem! W sensie, widziałem co nie powinienem. Look at my butt! Look at my butt! Czekaj, to aż ja zobaczę. Ej, stań na chwileczkę! O mój Boże! To się zobaczy, to już się nie odzobaczy. Dobra. No ja też umieram, no. Dla mnie. Ja cieś to kuźwa widział. Tu jesteś złodziej! Zielony kuźwa, czekajcie tu jadę. Bracie, zrób to dla nas. Chociaż to mam arenę wyciągnij z tego pociągu. Kurna dam, ty pszczoły. Ja mam całą torebkę, kupię sobie 100 takich amaren. Zgarnij wszystko, co możesz. Nie, ma pułapkę i... Nie, miotać, uwaga, miotać. Mam miotać, uwaga! Nie! Nie! Moja cygańska torebka! Za cygańskie pieniądze! No nie widzę go, kuźwa, nie widzę go, nie wiem gdzie on jest! Nie masz prawa go widzieć! Schował mi się! No kuźwa, złodziej pierdzielony się schował! O! Dobrze, skończyło się. A idźcie w cholerę, kuźwa, złodzieje pierdzielone, kuźwa! O, lampeczkę sobie przyczepię! Ja jego widzę, na samym końcu jest. 13 sekund, ja nie zdążę, go raz muszę piznąć, no i dupa, no. Na samym końcu. A idę się modlić, kuźwa. Zachleję się na śmierć, kul. Wybacz mi, panie, nie udało mi się. Jasne, udało się. No można teraz to cygańskie wesele urządzić. Stary, przez chwilę myślałem, że mi się uda, bo widziałem cię jeszcze z tymi okularami. Myślę, kurde, jeszcze go ubiję. Nie udało się, dupa. Ty poszedłeś całkiem na drugi koniec. Tego składu. No to bo przez chwilę go widziałem, raz go piznałem, potem gdzieś chyba się cofnął, nie zważyłem tego. Dobra, mamy 30 level, zarąbiście. Słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcineczku. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli macie swoje propozycje odnośnie jakichś tam scenariuszy i tak dalej, to wpisujcie oczywiście w komentarzach. Będziemy tam wszystko sprawdzać, czytać, korygować, podkręcać i w ogóle. Wbijajcie oczywiście do wszystkich z ekipy. Macie tam różne perspektywy. Wbijajcie do Werteza też tam na poprzedni odcineczek. Zupełnie inny macie linkaczek oczywiście też w opisie. Pamiętajcie o 10 łapeczkach w górę. Nic więcej nie musicie wbijać tak naprawdę. 10 łapek. Nie potrzeba. I tak nie dacie rady. Ja wiem, że nie ma opcji dać, żeby się dali. Jak kuźwa wbijecie 10 kuźwa łapek w górę, to się normalnie chyba będę musiał pochlasać. Chlastanie challenge będzie kuźwa w Slap the Fly. Dosłownie. Jak slapnę kogoś, kurde, w grze, to się slapnę po prostu w rzeczywistości. To będzie dobry challenge. To jest bardzo dobry challenge. Co ja w ogóle wygodnie? No, nie mam. Wbijacie już wiesz na Facebooku, Instagramie, wszystkie social media w opisie, subskrypcja i tak dalej. Pamiętajcie. Bizuś dla was. Trzymajcie się. Hej.